Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w podsumowaniu drugiego sezonu kartkówek z Fazmofobii, czyli zabawy, w której ja gram, wy typujecie, z jakim duchem się mierzę. Zabawa trwa już drugi sezon, pierwszy bodajże 25 odcinków, drugi 22 w formie ligowej, więc dzisiaj wyłonimy zwycięzców, ale najpierw przejdźmy do tego, co tygry skillują najbardziej, czyli sprawdźmy, jaki duch pojawił się w odcinku ostatnim. Moi drodzy, w trakcie montażu okazało się, że plik z odpowiedzią wyparował z dysku, ale na szczęście mamy to sprawdzone, bo już punkty były dawno wpisane. W ostatnim odcinku mierzyliśmy się z Onryo, mało kto typował tego ducha. Jedyną użytkowniczką, która trafiła, była Mia9, także gratulacje. Dużo głosów Banshee, dużo głosów Oni, ale ostatecznie był to jednak Onryo, także gratuluję Mia, dobry typ. Także jeszcze raz gratulacje dla Mi, brawo, jedyna osoba, która prawidłowo wytypowała Onryo. A teraz zmierzmy się z pewnymi faktami. Przejdźmy do drobnych statystyk, które przygotowałem, przejdźmy do klasyfikacji końcowej. Sprawdźmy, kto zwyciężył, kto zajął drugie miejsce, kto zajął trzecie miejsce, czyli taki merytoryczny odcinek. Dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz za subskrypcję. Zapraszam również do opisu, gdzie możecie znaleźć linki do Discorda i do Twitcha. Nie przedłużajmy, przejdźmy do podsumowania sezonu drugiego kartkówek z Fazmofobii. Tak więc po kolei w sezonie drugim kartkówek wzięło udział 91 osób, 91 użytkowników YouTube'a. Można było zdobyć 20 punktów i 18 osób przekroczyło próg 10 lub uzyskało próg 10, czyli 10 wzwyż. Nagrodą oczywiście obiecaną było 10 tysięcy Economy Points na naszym Discordowym serwerze oraz odcinek wspólnie ze mną, który pojawi się tutaj. I tak, przejdźmy do konkretów. Moi drodzy, pierwsze miejsce został on indywidualnym liderem na ostatniej prostej, został konkretnie PKB777. Zdobył 15 punktów na 20, więc wielki wyczyn. Super wynik, gratulacje serdeczne. Drugie miejsce, tu jest jednak duży ścisk, bo uwaga, mamy tutaj ZarXX9, Yahiru007001, XSeku7132, ten po lewej Hehe1267, Supiverka 8540, Romson Podłoga, Killerson 0340. Ci użytkownicy zdobyli punktów 14, więc byliście bardzo blisko pierwszego miejsca. Na trzecim miejscu Romi 800 z 13 punktami. To jest, chciałbym powiedzieć, trójka zwycięzców, ale jest was dużo więcej. I chciałbym wam pogratulować wytrwałości przede wszystkim, bo typowaliście w większości odcinków. Byliście skuteczni, mieliście rację w większości z nich i oczywiście z nagród się wywiążemy. Jak będziemy to robili? Niestety musimy tu troszeczkę zakombinować. Poproszę was serdecznie o napisanie swoich ników discordowych w komentarzu. Ja wtedy zorganizuję pewną jakąś tam komisję, zadziałamy, umówimy się na nagrywki i będziemy działać dalej. A jeśli chodzi o kartkówki, kartkówki będą działać dalej. Zrobimy sobie trzeci sezon. Jeszcze nie zauważyłem, aby się ten format przejadł. Mi też się je nagrywa bardzo przyjemnie. Podoba mi się ta rywalizacja w komentarzach. Myślę, że wam, użytkownikom, którzy biorą czynny udział, również. Więc zrobimy sobie kilka dni przerwy. Troszeczkę sobie od tych kartkówek odpoczniemy. I za tydzień, dwa zobaczymy, wrócimy do tego formatu na pewno. Czekam na wasze informacje. Jeżeli jak tylko dostanę tutaj od was niki discordowe, to się na pewno zorganizujemy, na pewno się umówimy na jakiś dzień, żeby te nagrody wam, że tak powiem, wręczyć, to znaczy oczywiście waluta ekonomiczna serwerowa zostanie wam wypłacona, a jeśli chodzi o nagrywanie odcinków, no to pomyślimy, ustalimy jakiś dogodny dla wszystkich dzień i godzinę.
Gratuluję wszystkim, dziękuję za to, że aż 91 osób wzięło udział. Fajnie rywalizowaliście moim zdaniem. Było naprawdę 5 odcinków do końca i tych to spłaszczenie tabeli było bardzo, bardzo duże. Także nie udało się wyłonić tylko 3 zwycięzców, jest was dużo więcej, także postanowiłem w tej edycji nagrodzić wszystkich i z wszystkimi taki odcinek stworzyć. Na ten moment to wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również do gratulacji dla zwycięzców. Myślę, że im się należą i czekam na wasz odzew. I słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się cieplutko, życzę wam spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.